Szanowni Państwo, przedstawiamy dzisiaj kram z literami D. Oryginalny rysunek Bogdana Putenki z 1981 roku. Projekt ilustracji do fraszki Wandy Chotomskiej. Putenko to jeden z najważniejszych artystów polskiej książki specjalizujący się w ilustracji dla dzieci. Był nazywany architektem książki, gdyż jako jeden z pierwszych traktował książkę w sposób całościowy, projektując ją w najdrobniejszych szczegółach. Putenko, rysownik, ilustrator i grafik, autor komiksów oraz książek, scenarzysta, projektant lalek i dekoracji dla teatrów lalkowych, studiował na warszawskiej PWSSP, a potem na Wydziale Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił w 1955 roku w pracowni samego Jana Marcina Szancera. Po ukończeniu studiów został redaktorem artystycznym wydawnictwa Nasza Księgarnia, gdzie pracował prawie 10 lat. Putenko znany jest przede wszystkim jako wybitny ilustrator około 300 książek pisarzy polskich i obcych, a także jako autor własnych dzieł. Współpracował z Misiem, Płomyczkiem, Płomykiem, Świerszczykiem i Światem Młodych, a także z periodykami Polska, Przekrój, Sztandar Młodych czy Szpilki. Jego sugestywny styl był nie do podrobienia. Był autorem i ilustratorem książek o Gapiszonie i Kwapiszonie, które stały się klasyką polskiej literatury dziecięcej. Zilustrował wiekopomnie Niewiarygodne przygody Marka Piegusa Niziurskiego, cykl Boglar o przygodach Gucia i Cezara, Emila i detektywów Kastnera i wiele, wiele innych. Pracował też przy produkcjach kinowych i telewizyjnych oraz tworzył projekty plakatów filmowych. Wystawiał w kraju i za granicą, wielokrotnie nagradzany za swoją wspaniałą twórczość. Konia z rzędu temu, kto odpowie na pytanie, dlaczego dziura jest dziurawa. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów propozycje na prezent, grafika artystyczna, rysunek, dzieła sztuki antyki oraz Polska Szkoła Ilustracji. Zakochaj się w antykwariacie.